Mini ryneczek na rogu ulicy Skibowej i Szczepankowo mógł już zostać zamknięty 3 lata temu. Na początku sierpnia dostaliśmy wypowiedzenie. No i nie mamy gdzie w ogóle tego towaru przenieść na tą chwilę. Załamani byli nie tylko kupcy. Obawy co do likwidacji targowego miejsca wyrażali też mieszkańcy Szczepankowa. Są warzywa i owoce świeże. Będzie trzeba na rynek jechać. Ale to już będzie daleko. To będzie jakoś kłopotliwe? No na pewno autobusem, jednym, drugim na Jagielloński. Obok wtedy trwał remont szkoły, a wypowiedzenie kupcom najmu wiązało się z nowymi planami miasta na tę działkę. To jest obiekt w bezpośrednim położeniu szkoły podstawowej. Też mieliśmy szereg wniosków samej Rady Osiedla, która oczekiwałaby innego sposobu zaaranżowania. Chcemy ten teren po zakończeniu obecnej działalności przekazać na rzecz szkoły. Tu mają do mnie zaufanie, dlatego jestem tutaj. Gdyby nie mieli zaufania, nie byłoby mnie tu. Gdybym robiła źle swoją pracę, wykonywała źle swoją pracę, również by mnie tutaj nie było. Pani Hania została przy Skibowej do dziś. Ryneczek się ostał, choć już z mniejszą liczbą sprzedających. Jak bąble na wodzie tutaj jesteśmy. Chcielibyśmy spokojnie pracować. Stare demony wróciły. Kupcy znów drżą o swoją pracę w tym miejscu. Borykamy się z tym, że nie wiemy nic. Nic. My się pokątnie dowiadujemy. Bo kupcy znów dowiadują się, że działką, na której stoją ich sklepy, zainteresowali się miejscy urzędnicy. Po drugiej stronie ulicy Skibowej, kilkanaście metrów dalej, planują oni wybudować docelowe, murowane pawilony na handel. Jeśli teren rzeczywiście będzie obok stworzony dla kupców, czyli powstaną te pawilony, w których będą mogli prowadzić działalność, to bez wątpienia to miejsce, w którym do tej pory stały te pawilony handlowe, powinno być oczyszczone, wysprzątane i przekazane na potrzeby szkoły. Inwestycją zajmuje się ZKZL. Ogłosił przetarg na budowę 4 pawilonów. Jeśli się on uda, powstaną one na początku przyszłego roku. Pisaliśmy pisma do pana prezydenta Jaśkowiaka, do wiceprezydenta Wiśniewskiego. Nie dostajemy żadnych odpowiedzi. Żadnych, kompletnie. Kupcy twierdzą, że o wszystkim dowiadują się pocztą pantoflową, a chcieliby na przykład wiedzieć, czy będą mieli pierwszeństwo najmu w nowych pawilonach. Wtedy zajmował się tym pan GUS z Urzędu Miasta, obiecał nam to. Obiecał nam, że my na pewno będziemy mieli te pawilony. Więc bardzo proszę mi powiedzieć, o co tutaj chodzi. Miasto daje ZKZL-owi, a my nadal nie wiemy. I teraz tak, oni zepchną na nich i oni powiedzą nam, że przepraszam, ale dla was nie ma. Rzecznik ZKZL-u rzeczywiście informuje, że budowane pawilony będą wystawione na najem w publicznej licytacji. Będziemy robić aukcję najmu tych lokali. Będzie cena minimalna. Każdy, tak na dobrą sprawę, przedsiębiorca będzie mógł się zgłosić do tej aukcji, wylicytować ten dany pawilon, którym będzie zainteresowany, i na tej podstawie będzie można podpisać z nami umowę najmu. Także nie zamykamy tutaj przed nikim dróg. Natomiast też nie możemy zgodnie z działaniami rynkowymi tutaj faworyzować. Kupcy twierdzą, że oni sami chcieli budować wcześniej swoje pawilony w ich miejscu pracy i taką propozycję składali urzędnikom, ale została ona odrzucona. Krzysztof Czub, Puls Dnia.